podudzia pieczone w sosie cytrusowym, z pire. Broku. Zaczynamy od przygotowania naszego udka. Udko przecinamy na dwie części. Odcinamy końcówkę. I robimy tak zwaną golonkę z kurczaka. Czyli ściągamy mięso ku dołu. Tak przygotowanego kurczaka przyprawiamy. Solą, pieprzem i... Tak, ziołami. Garnką gotujemy wodę z solą i z cukrem. A z cukrem dlatego, żeby brokuły nie straciły koloru podczas gotowania. Kurczaka opiekamy na patelni na złoty kolor. Następnie dopiekamy w piekarniku. Około 40 minut, temperatura 180 stopni. Na blaszce blaszanej wyłożonej papierem sagą. Po ugotowaniu brokuły będziemy miksowali z dodatkiem masła i śmietany, czy bez śmietany? Bez śmietany. Bez samym śmietany. Masłem. Samym masłem. Jak kurczak będzie miał złoty kolor, podlewamy go sokiem pomarańczowym. Ze świeżo wyciskanej pomarańczy. I teraz możemy dodać zioła, żeby się nie przypaliły. I wstawiamy do piekarnika. Kurczak jest już gotowy. Pawle, zapraszam. Ja w tym czasie przygotuję pire. Pire z brokuł. Zmiksujemy nasze ugotowane brokuły w wodzie. Przypomnę, z solą i z cukrem, żeby brokuły nie straciły koloru. Z odrobiną masła. Pire jest gotowe. Pozwolę sobie tą większą. Dobrze. Postawmy, tak? Postawmy. Odrobinę soku, sosu do smaku, soku. Soku do sosu. Tak, sosu z soku. I piękny bukiet z rukoli. Pieczony kurczak w cytrusach. Z pire brokułowym z rukolą. Smacznego.